By uczniowie mogli iść z duchem czasu w swoim zawodzie, takie inwestycje są niezbędne, są na wagę złota. Otwarcie Centrum Nowych Technologii przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie stało się rzeczywiste. Te pracownie odzwierciedlają to, co się dzieje w przemyśle z techniką, z automatyzacją, z robotyzacją. A więc począwszy od pracowni mechatronicznej, poprzez pracownię hydrauliki, pneumatyki, sterowników PLC, obróbki na maszynach CNC, tak, sterowanych numerycznie. To wszystko znajduje się na terenie Ostródy. Firma, która produkują meble, którzy produkują jachty, przetwarzają żywność, a więc na przykład morliny. Projekt został opracowany przy udziale samorządu, szkoły i pracodawców. Oczekiwania przedsiębiorców są brane pod uwagę, na czym mają skorzystać zwłaszcza przyszli absolwenci. Dobrze, że Ostróda dołączyła do tych szkół zawodowych, gdzie nowe obrabiarki, nowe frezarki i mechatronika w przypadku właśnie Ostródy na najwyższym technologicznym poziomie zafunkcjonowała, ponieważ my jako województwo mamy regionalny program operacyjny, pieniądze unijne. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia, bo tak można powiedzieć, to 7 nowych pracowni, nowy budynek i wyposażony w nowoczesny sprzęt to ponad 4 miliony 600, z czego dofinansowanie ponad 3300. Pozostałe środki to środki powiatu. Ale warto było, bo patrzymy dzisiaj na efekt tych wydawania tych środków. Powstały nowoczesne pracownie, które pozwolą kształcić młodych ludzi i jak gdyby z biegu przejść do przemysłu, gdzie takie nowoczesne sprzęt już są. Praktyczna nauka zawodu cieszy nie tylko uczniów, ale również szkołę, która na brak kandydatów nie narzeka, i firmy, które będą pozyskiwać przygotowanych pracowników.